Ja na platformę. Nie rozmawiam z Czesiąchają od śmierci wujka z Gryszkami i oddałam mi 100 złotych, co jej 15 lat wcześniej pożyczyłam. Walczę z tymi wymowy prawie już 3 miesiące nic. Przed wojną to było niedawno. Myślę, że tak cycki pokazywać. Co to jest wstydnica? Pewnie są takie rzeczy, których wolelibyście nie usłyszeć na swoim weselu. Dlatego z odpowiednim wyprzedzeniem musicie ustalić, kto, gdzie, z kim i obok kogo będzie siedział. Odpowiednio rozsadzeni goście pomogą Wam zaoszczędzić stresu i uniknąć przynajmniej kilku konfliktów. Na początek kilka uwag ogólnych. Po pierwsze, zadbajcie o komfort Waszych gości. Sprawdźcie rozmiary stołów i szerokość krzeseł. Wszystko po to, żeby nie posadzić zbyt wielu gości przy jednym stole. Po drugie, zastanówcie się nad kształtem stołów. Bardzo modne są stoły okrągłe. Ten rodzaj stołów pasuje do wesel o bardzo eleganckim charakterze. Takie stoły świetnie sprawdzają się na większych salach bądź przy mniejszych weselach. Stoły okrągłe występują w dwóch rozmiarach. Mniejszy o średnicy 1,50 m i większy o średnicy 1,80 m. Przy tym stole małym może siedzieć od 8 do 12 osób. Przy tym większym od 10 do 14. Ale ja rekomenduję, żeby tu siedziało 8 osób, tu 10, bo wtedy goście będą mieli zdecydowanie wygodniej. Jeżeli myślicie o nieco bardziej biesiadnym stylu swojego wesela, to sprawdzą się stoły prostokątne. To najpopularniejsze rozwiązanie. Sprawdza się zarówno przy małych, kameralnych, rodzinnych uroczystościach, jak i przy wielkich weselach, nawet na kilkuset gości. Stół o wymiarze 4 metry na metr pomieści spokojnie 14 osób. Taki stół o wielkości 5 metrów na metr pomieści spokojnie aż 20 gości. Jest jeszcze opcja mieszana. Tutaj łączymy stoły prostokątne z okrągłymi. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Na przykład to, kto powinien zasiąść przy stole młodej pary. Najbardziej klasycznym i najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest usadzenie przy stole prezydialnym młodej pary oraz ich świadków wraz z osobami towarzyszącymi. To jest usadzenie bardzo praktyczne, świadkowie tego dnia jeszcze mogą się wielokrotnie przydać, o czym możecie dowiedzieć się z mojego filmiku o świadkach, który znajdzie się tutaj. Panna młoda powinna zawsze siedzieć po prawej stronie od pana młodego. Obok panny młodej powinien usiąść świadek. Obok pana młodego świadkowa. Partnerka świadka obok świadka i partner świadkowej obok świadkowej. Niektórzy przy stole prezydialnym sadzają również rodziców. Należy pamiętać o tym, że rodzice pana młodego siedzą po stronie panny młodej i na odwrót. A teraz przejdźmy do najważniejszych zasad przy usadzaniu gości. Pierwsza zasada, choć strasznie brzmiąca, precedencji, jest bardzo prosta. Polega na tym, że najważniejsze osoby sadzamy najbliżej stołu młodej pary. Jeżeli rodzice młodej pary nie siedzą przy stole prezydialnym, to oznacza, że muszą usiąść możliwie najbliżej młodej pary. Czasami jest tak, że rodzice są sadzani razem i rodziny młodej pary są łączone. Drugą opcją jest usadzenie rodziców pana młodego razem z jego rodziną, a przy osobnym stole siedzą rodzice panny młodej wraz z jej rodziną. Tutaj wybór pozostawiam Wam. Tuż obok rodziców powinna zasiąść najbliższa rodzina. Najbliższa rodzina tego i najbliższa rodzina panny młodej. Dalej siada dalsza rodzina. Tu mamy pana młodego. Przy kolejnych stołach powinni usiąść przyjaciele i znajomi pary. Kolejna zasada to zasada alternacji, która polega na tym, że przy stole naprzemiennie sadzamy kobiety z mężczyznami. To były ogólne zasady, czas na jeszcze kilka mniejszych porad, ale nie mniej ważnych. Nie sadzajcie obok siebie osób, które są ze sobą skonfliktowane bądź po prostu się nie lubią. Najlepszymi miejscami będą dla nich krzesła po przeciwległych stronach sali.
Dbając o komfort Waszych gości, pamiętajcie o tym, żeby osoby, które mają trudności z poruszaniem się bądź najszybciej się męczą, siedziały najbliżej wyjścia oraz toalet. Osoby starsze nie powinny siedzieć najbliżej parkietu ze względu na bardzo głośną muzykę. Te miejsca zarezerwujcie raczej dla młodych. Rodziny z małymi dziećmi usadźcie blisko toalet. Jeżeli na weselu jest dużo dzieci, to warto pomyśleć o dodatkowym stole specjalnie dla nich. Oczywiście warunkiem jest tutaj wiek maluchów. Muszą być na tyle duże, żeby poradziły sobie same. Nie zapomnijcie również o dodatkowym stole dla osób, które obsługują Wasze wesele. Mam tutaj na myśli zespół, fotografa, kamerzystę. Te osoby podczas całonocnej pracy również muszą jeść i pić. Choć pamiętajcie o tym, że taki stół wcale nie musi znajdować się na sali. Umiejętne rozsadzenie gości jest wyzwaniem dla każdej młodej pary. Ale poświęćcie na to swój czas. Dobrze usadzeni goście mogą być gwarancją dobrej zabawy.